Bardzo serdecznie witajcie w moim nowym warsztacie, w pierwszym filmie. Tak jak zapowiedziałem w ostatnim, pokażę wam go w niedzielę, jest niedziela. Skoro to oglądacie, to się udało to zrealizować. Jak widzicie, zmiana jest spora. Logo jest świecące, no niestety muszę pomyśleć o jakimś ściemniaczu, ponieważ w kamerze podczas kręcenia filmu nie widać tego dobrze. I po prostu widać taką jasną plamę, jasny punkt. Natomiast jeżeli chodzi o mnie podczas pracy, daje mi to również dodatkowe źródło światła. Także nie tylko w moim przypadku pełni taką funkcję wizualną, ale również praktyczną, bo troszeczkę to miejsce mi tu oświetla. Co się zmieniło? No jak widzicie, zrobiło się tak bardziej ciepło za sprawą tych płyt OSB. I pokrótce opowiem wam, co się zmieniło. Zaczniemy, mi się wydaje, od tego miejsca, także od tej półki, którą już znacie z mojego poprzedniego warsztatu. Półka zmieniła miejsce, wisiała na prawej stronie, teraz wisi na lewej. Dalej mam tu jakieś bejce, jakieś farby. Dorobiłem sobie półeczkę ze sklejki na papiery ścierne. Także porządek, myślę, że z tymi papierami będzie. Jak będzie to niewystarczające, zawsze można coś do tego dorobić. Natomiast tu mam wszystkie krążki 150. Tu mam 125, a tu mam gąbeczki, także wszystko jest poukładane ładnie, tak to wygląda. Pod spodem sobie powiesiłem tarczę. Myślę, że w przyszłości również mogę pomyśleć o jakimś wieszaku na to, ale zobaczymy, na razie tak to wygląda. Tu mam jakieś śruby, lamelki, kołki, tego typu rzeczy są na tej ścianie. Natomiast tutaj z tej strony powiesiłem wszelkie jakieś tam takie większe przybory, narzędzia pomiarowe, tablica, gdzie mogę sobie przypiąć jakieś wymiary, czy to, co sobie tam rozrysowałem i chciałbym wykonać. Długie ściski, szafek troszeczkę przybyło, także mam już gdzie chować pewne rzeczy. Już nie będzie mi się też to gdzieś tak walać po całym warsztacie. Tam był niestety ten problem. To możecie pamiętać z mojego starego warsztatu, to było pod ścianą. Na razie postawiłem to tutaj. Szczerze nie wiem, co z tym jeszcze zrobię, czy coś z tym jeszcze wymyślę. Na razie wydaje mi się, że tutaj musi to stać. Być może w późniejszym czasie to przerobię. Tam już na wózeczku widać pocięte kantówki, zresztą za kamerą również, do kolejnego projektu, ale to na razie nie będę nic zdradzał. Zobaczycie w swoim czasie. Na tej ścianie powiesiłem wszystkie moje szyny oraz u góry łatę. Tu jeszcze jest miejsce na tej ścianie, także coś na pewno tu się znajdzie. Być może tą przykładnicę do cięcia pod kątem prostym to bym mógł powiesić i byłoby to fajnie wyglądało. Uchwyty na szyny oczywiście zrobione z dębu, olejowane, także
Wygląda to ładnie. Tu moja maszyna stoi, strugarka. Jest to miejsce, chyba wydaje mi się, najlepsze, ponieważ pamiętacie tam, jak musiałem przestrugać coś długiego, to był problem, była ściana. Tutaj tego miejsca mam znacznie, znacznie więcej. Tu z tyłu mam taką półeczkę ze środką drucianą do czyszczenia tej tarcicy, która jest rozcięta przed struganiem, żeby z tego piasku ją ewentualnie, który tam się może znaleźć, oczyścić. Jest papier, jest płyn do smarowania blatów, także wszystko jest pod ręką, nie muszę tego szukać. Powieszę, odłożę na półkę i mam to załatwione. Z tyłu moje ściski rurowe, długi rząd ścisków, za tym jest odciąg. I tam z tyłu zrobiłem takie miejsce, jest tam taki regał, no na razie tam jest bałagan, ale zrobiłem to celowo. Zrobiłem taki regał, żeby mieć gdzie właśnie odkładać wszystkie jakieś ścinki. Pokażę wam więcej, jak to wygląda. Tu jest miejsce właśnie na te ścinki, drabina, będę chciał coś ściągnąć, jest pod ręką. W tym miejscu również jest szafka, jedna, druga. To jest ta malarnia, którą możecie już znać z moich wcześniejszych filmów, gdzie już sobie tam lakierowałem. Świetne miejsce, kładę olej, robię to właśnie w malarni i mogę sobie spokojnie szlifować, jeszcze coś rozcinać, nie zapyli mi się to, więc świetna opcja również do tego, żeby coś na czysto położyć. To jest jeszcze oczywiście do przerobienia. Są tam małe drzwi, w planach są drzwi większe, chciałbym zrobić to w ten sposób, jest tam próg, są małe drzwi, chciałbym zrobić duże drzwi bez progu, żeby na przykład móc jakimś tam większym elementem swobodnie sobie wjechać, wyjechać, żeby nie było trzeba go wynosić. Także to mamy tą część. Jak widzicie, kompresor jest podpięty z rogu, jest podpięty do tego węża, wąż składany. Ten słup tak naprawdę gdzieś tam w środku tego warsztatu jest, więc swobodnie mogę sobie czy ze strugarki coś sobie zmuchnąć, czy nawet do stołu starczy, także tutaj problemu nie ma. Świetna opcja. Tu postawiłem moją małą piłę taśmową, od razu z odkurzaczem. Także to już też jak jest zrobione i można od razu pracować. A w moim poprzednim warsztacie, jak widzieliście, bardzo często gdzieś to było wszystko tak na kupie ściśnięte i było trzeba to przestawiać z miejsca na miejsce, żeby móc coś na przykład przyciąć. Przejdziemy teraz na ukośnicę. No jak widzicie, tutaj też się coś zmieniło. Moja stara ukośnica wyjechała, wjechało coś bardziej dokładnego, precyzyjnego. Jest ukośnica, jest stół już zrobiony i ten stół tak naprawdę, bo nakręciłem film też i myślę, że mogę go, myślę go opublikować, dla was pokazać, jak go robiłem, jakie rozwiązania. Ten stół z tą ukośnicą jeszcze nie jest skończony tak naprawdę, bo jeszcze w planach mam zrobić takie dostawki tutaj, które będą miały również listwę z ogranicznikiem do cięcia, także coś takiego chciałbym zrobić, żeby móc ustawić na przykład 100 cm i mieć powtarzalność cięć. Teraz oczywiście też tak robię, po prostu blokuję sobie coś na stole, ale chciałbym to zrobić, żeby to było szybsze dla mnie, żebym nie musiał gdzieś tam ściskami kantówek dociskać, tylko po prostu wezmę ogranicznikiem, ustawię na daną odległość i będę sobie ciął. Tu są powieszone moje ściski spichera. Jeszcze na ścianie jest miejsca dużo. Pewnie jeszcze z biegiem czasu będą dochodzić tutaj nowe rzeczy. Także to pewnie na filmach będziecie widzieć. Przejdziemy teraz jeszcze tutaj w to miejsce.
To znacie z poprzedniego warsztatu. Wszystkie ściski wisiały tutaj na kupie. Teraz troszeczkę to właśnie rozdzieliłem. Tu są śrubowe, tam są te maxi quicki, te pełnopowierzchniowe, także jest to trochę rozdzielone. No i to co chciałem mieć w tamtym warsztacie, czego mi bardzo brakowało, to szafka na wszystkie wkrętarki. Również tu wisi multitool, wkrętareczki, jest jeszcze jedno miejsce puste na nową wkrętarkę. Tu mam swoją wyżynarkę, mam miejsce na baterie, mam miejsce na ładowarki. Tego miejsca jest na tyle, że tu jeszcze spokojnie jakaś kolejna ładowarka wejdzie, więc bez problemu. Tu mam wszystkie narzędzia do multitoola, jakieś brzeszczoty. Także jest to dość fajnie zorganizowane. Na tej ścianie pewnie też w przyszłości będą zachodziły jakieś zmiany, no bo tu jeszcze troszeczkę też tego miejsca jest. Tu zrobiłem taką ścianę, można powiedzieć top. Fornir dębowy. Powiesiłem swoje wszystkie narzędzia pomiarowe, których używam najczęściej. No, wygląda to naprawdę fajnie. Tu szufladki z małymi śrubkami, z jakimiś moimi wiertłami Forstnera, z małymi wiertełkami. Także jest to wszystko w jednym miejscu. Również nie będę tego gubił. Tam, tak jak mówię, są te lamelki, są moje mufy, śruby. No a tutaj na dole zrobiłem sobie takie półeczki. Jest to wysuwane. Nie jest to wysuwane do końca. Bardziej tu chodziło mi o to, że gdy będę potrzebował coś z tego zabrać, to nie muszę tak jak to miało miejsce w poprzednim warsztacie ściągać, przekładać z jednego. Chcę wziąć sobie na przykład domino, biorę, wyciągam i tak to wygląda. Także jest to uporządkowane, ułatwi to na pewno pracę. Tam jeszcze jest jedna szafka. Fronty są również z forniru dębowego, z jakiegoś odpadu. Też to ładnie wygląda. No a z tamtej strony mam te szuflady, odkurzacz. Tu mam kompresor. Mam jeszcze dodatkowo taki mały stół zrobiony. Oczywiście chciałbym również, tak myślę, że zamontować w jakieś kółka. Może jakiś blacik zamontuję na górę. Może go jakoś jeszcze przerobię. Natomiast idealnie mi się sprawdza w tym momencie do klejonek. Wcześniej jak chciałem zrobić klejonkę, robiłem tą klejonkę na stole głównym. I w tym momencie, gdy zrobiłem jakąś dużą klejonkę, no to tak naprawdę już ten stół był cały zajęty. Teraz to rozwiązanie zastąpiło mi te klejenie, zastąpił mi ten mały stół. Tam sobie zrobię klejonkę, tam sobie to może spokojnie leżeć. A stół mam wolny, a gdy muszę tego zrobić więcej, tych klejonek, no to mam tego miejsca też więcej. I moi drodzy, jeżeli chodzi o całą koncepcję kanału, tu bezmiennie będziemy robić dokładnie to samo. Także będziemy robić recenzje urządzeń, maszyn, będziemy wykonywać projekty, które mają cieszyć oko, bo jak wiecie, takie właśnie lubię robić. Lubię robić rzeczy, które są w ciekawej formie, niekoniecznie proste do wykonania i chciałbym właśnie, żebyście wy, widzowie, czerpali z tego również przyjemność, żebyście się inspirowali właśnie takimi projektami, bo to, że gdzieś tam macie mniejszy zasób narzędzi, macie mniejsze warsztaty, to nie znaczy, że nie możecie inspirować się właśnie takimi projektami. Jak nie dziś, być może za rok też będziecie chcieli taki projekt wykonać albo zamarzycie go, żeby go posiadać. I moi drodzy, doczekaliście do końca, to dobrze, ponieważ będzie rozdanie.
Na razie nie chcę zdradzić co, ale będą ciekawe nagrody. Będzie to rozdane w połączeniu z pewną firmą. Zrobimy takie rozdanie z okazji właśnie tego nowego warsztatu. Także film pewnie się za jakiś czas ukaże. Czekam na pewne fanty. Jak je dostanę, to zrobię o nich film. Wtedy również opowiem Wam o tym rozdaniu, co trzeba zrobić, żeby takie nagrody dostać. Za tydzień, mam nadzieję, że się uda, pierwszy już film z realizacji tego w tym warsztacie. Bardzo ciekawy, nie chcę zdradzić co, ale jeżeli będziecie śledzić Instagrama, Facebooka, to na pewno się domyślicie, co to będzie. Chciałbym, żeby za tydzień ten film się ukazał, także trzymajcie kciuki, żeby się udało. Ja w tym momencie wszystkich zachęcam do subskrypcji mojego kanału, dodania łapki w górę, komentarze są Wasze. Dziękuję za oglądanie. Sęki, wióry, dziury. Do zobaczenia. Cześć!